Cześć, witajcie. Do wyczyszczenia mam fotel, plus dochodzi do tego neutralizacja zapachu dymu. Coś mi się niezbyt zgadza. Adres niby dobrze mi pokazuje nawigacja. Ulica Willowa 83, za górką. I że to niby tutaj. Nie, zapukany. Zapraszam, proszę wejść. Jestem już wewnątrz. Do wyczyszczenia taki oto fotel. Ogólnie nie tylko fotel, bo będzie tutaj jeszcze więcej rzeczy do wyprania, ale skupimy się tylko na tym fotelu. Mamy tutaj zabrudzenia ogólne, sadza i zapach dymu do zneutralizowania. No, poza tym jeszcze trochę sierści. Standardowo zaczynam od odkurzania na sucho, aby usunąć wszelkie zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie. Lili brush. Szczelinówka. Być może na filmie tego nie widać, ale jest już duża różnica po samym odkurzaniu na sucho. Gdy wstępne odkurzanie jest pomijane, to na etapie wcierania pre-spraya wcierany w materiał jest również brud, a co za tym idzie, więcej pracy na etapie płukania ekstrakcyjnego. Przejdźmy teraz do zestawu chemii. Prochem Ultra Pack Renovate A217. Środek ten usuwa sadzę, węgiel, ślady filtracyjne do stosowania na wielu powierzchniach. Z kolei Smoke and Odor Neutralizer służy do zwalczania uciążliwego zapachu dymu w zniszczeniach popożarowych. Świetnie radzi sobie również z zapachem po dymie papierosowym. Rok temu tym zestawem wyczyściłem około 50 osmolonych sadzą materacy. Ostatnio kupiłem na próbę taki opryskiwacz akumulatorowy. Skusiło mnie w nim to, że miał dwulitrowy zbiornik, co jest raczej rzadkością w takich opryskiwaczach, bo zazwyczaj są mniejsze, ale jakoś nie bardzo mi podchodzi. Trochę mało praktyczny jest ten przycisk, który trzeba nacisnąć, żeby natryskiwał. Działa z opóźnieniem, także tutaj, jak widać, przelewam do niezawodnej już, można powiedzieć, moim zdaniem, Glory. No, Gloria to porządnie opryskuje. Też już mocno wyeksploatowany jest ten opryskiwacz. No, szczotkowanie Wikan. No i płukanie ekstrakcyjne. Tutaj użyłem Browning Prescription z Prochemu, 100 ml na 10 litrów wody, czyli 1 do 100. Ogólnie powiem Wam, że ostatnio dosyć często mam takie zlecenia, gdzie jakiś mebel jest przesiąknięty zapachem dymu, czy to po jakimś spalaniu, pożarze, czy dymie papierosowym. Na przykład ostatnio klientka oddała kanapę do tapicera, żeby zrobił jej nowe obicie. No i po odbiorze tej kanapy okazało się, że tapicer ten palił podczas pracy i jak ona jako osoba niepaląca była strasznie wyczulona na zapach po papierosach i ten neutralizer Smoke and Odor z Prochemu genialnie usunął ten zapach. Dziękuję, do widzenia. No, na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie, cześć.